przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i duszę, najwyższe i Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla przebłagania za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, miłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Wiecznie odpoczywaj, raczej dać na świat, że Bóg istnieje, niechaj świeci na wieki wieku. Amen. At this time, I'd like to ask that all the friends, relatives, immediate family come up and pay your final respects for Virginia, and then you can seat yourselves for the celebration of the Mass. Immediate family, you'll be the last to pay your respects. Once you do, just step over to the center aisle where Father Adam is for the beginning prayers. Those family members that will be assisting us as pallbearers this morning, once you pay respects for your family, remain here. We'll have you process alongside her casket as we go into church. I'm going to move the kneeler now. And then you can come up this way, pay your respects, and enter the church. Prosha prajegnace I prosha Easter Christoe. Thank you.
pay respects, and then you can enter the church and go in the center aisle with Father Adams. Bożeny wodą święconą, która przypomina jej chrzest. W wodzie chrztu zostaliśmy ochrzczeni i otrzymaliśmy nowe życie. Niech ten, z którym złączyliśmy się w sakramencie chrztu, będzie nadzieją na nasze zmartwychwstanie. Niech ta biała szata, którą przykrywamy ciało naszej zmarłej siostry, będzie znakiem naszej wiary zmartwychwstania. A Ciebie, Panie, prosimy, abyś przyrodził naszą siostrę Bożenę chwałą wieczną, gdy przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz Thank you.
siostry, gromadzimy się w kościele, by pożegnać świętą pamięci Bożenę. Jej śmierć napełniła bólem, żalem wielu z nas, ale Bóg jest naszą nadzieją. Jesteśmy tu po to, aby właśnie u Pana Boga zaczerpnąć nadzieję na życie wieczne. Chcemy złożyć Panu Bogu najświętszą ofiarę ze świętej pamięci Bożenę. Brothers and sisters, we gathered together in this church to pray, to offer Holy Mass for Bożena. She was Polish, that is why we are here at this Polish church. The liturgy will be celebrated in Polish. Let us pray, let us ask God for God's mercy for Bożena, but also for ourselves. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście. On nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju. Choć nawet ludzkiemu rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnych siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jako całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludzi, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże. Pragnie
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, życie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Naszej wiary. To jest to, co najważniejsze. Bóg jest dobry, Bóg jest Ojcem, Bóg nas kocha
I to jest źródłem naszej pociechy. Oczywiście nie zawsze tej miłości doświadczamy, nie zawsze ją czujemy, nie zawsze ją widzimy, nie zawsze jesteśmy przekonani co do tej miłości. Dlaczego? Dlatego, że istnieje grzech. Jeśli człowiek doświadcza złego, jeśli człowiek doświadcza jakiejś krzywdy, niesprawiedliwości, choroby, śmierci, no to wtedy zaczynamy wątpić w tą dobroć Pana Boga. Wtedy zaczynamy wątpić w to, że Pan Bóg jest tym dobrym Ojcem, bo tej miłości nie do końca doświadczamy, czy nie do końca czujemy. Odpowiedzią na te nasze pytania, kiedy czasem zadajemy sobie pytania, jak Pan Bóg mógł dopuścić do tego w naszym życiu, jak Pan Bóg mógł się zgodzić na coś podobnego w naszym życiu, odpowiedzią na to pytanie jest właśnie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest odpowiedzią Pana Boga. Jezus Chrystus przeżył, wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia. Jezus Chrystus też zdecydował się na to, żeby przeżyć śmierć, ludzką śmierć, jako Bóg przeszedł. Więc nic nie jest mu obce z ludzkiego życia, również te nasze trudności, cierpienia i nieszczęścia. I to jest odpowiedź Pana Boga. Jezus, który cierpi z nami, Jezus, który cierpi za nas, to jest odpowiedź na te nasze pytania, które nieraz sobie w życiu zadajemy. Jezus jest Zbawicielem, to znaczy, że Jezus może nam przywrócić tą wiarę w miłość Pana Boga. Jezus jest tym, który daje nam zbawienie, to znaczy, że sprawia, że na nowo się możemy poczuć ukochanymi dziećmi Pana Boga. Także uwierzcie dzisiaj na nowo w Jezusa, który jest właśnie odpowiedzią Pana Boga. Wiemy, że Pan Bóg zrobi wszystko dla zbawienia świętej pamięci Bożeny. Pan Bóg zrobi wszystko dla zbawienia każdego z nas, ale zechcielibyśmy Go właśnie przyjąć, zechcielibyśmy na nowo właśnie uwierzyć w Jezusa, który jest jedynym pośrednikiem, a wtedy tego zbawienia na nowo doświadczymy, wtedy na nowo poczujemy, że jesteśmy tymi ukochanymi dziećmi, że każdy z nas jest takim wyjątkowym dzieckiem Pana Boga. I to, co mówi Jezus dzisiaj w Ewangelii, słyszeliście, Jezus powiedział do swych uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, niech wasze serce się nie boi, niech wasze serce się nie trwoży, bo macie w niebie dobrego Ojca, który was kocha. Także wierzcie w Jego Syna, a tej miłości doświadczycie. Powstańmy teraz i poproszę o przeczytanie wezwań modlitwy. Pomodlimy się teraz wspólnie za świętej pamięci Bożenę, za bliskich, za nas samych. Przez Jezusa Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem, przedstawiajmy Bogu Ojcu Bogatemu w miłosierdzie nasze modlitwy i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił całemu światu nadzieję zmartwychwstania w Chrystusie. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich grzeszników, aby odmienili swoje życie i całą ufność złożyli w miłosierdziu Pańskim. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia i doświadczenia życiowe złożyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłą Bożenę, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogła uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebie. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodzinę i najbliższych zmarłej, aby w tajemnicy świętych obcowania znaleźli pociechę i nadzieję. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas uczestniczących w tej świętej Eucharystii, abyśmy pamiętali, że po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Panie Boże, tych próśb, które Tobie przedstawiliśmy i daj nam to, czego najbardziej nam dzisiaj potrzeba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Siądźmy. Witaj, Królowo Nieba, i Matko Lika.
Amen.
czasy pokojem, wspomóż nas w swym miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Świętego Ducha, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Amen. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
nasz Ojcze, złożyliśmy paschalną ofiarę za Twoją służebnicę Bożenę. Daj jej udział w Twojej światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. My, drodzy, nastąpi teraz obrzęd ostatniego pożegnania. Zanim to uczynimy, niech rodzina przyjmie wyrazy współczucia. I wszyscy obecni też wyrazy wdzięczności za modlitwę. Nasza modlitwa to jest największy dar, jaki możemy zmarłym ofiarować, więc za tą modlitwę dziękuję. Pożegnamy teraz serdecznie naszą siostrę. Niech to ostatnie pożegnanie będzie wyrazem naszej miłości. Niech ukoi nasz ból, umocni nadzieję. Kiedyś bowiem z miłością i radością spotkamy ponownie naszą siostrę tam, gdzie śmierć zostanie pokonana przez miłość Chrystusa, która wszystko zwycięża. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, mieszkańcy Chwały, wszyscy święci Boże. Z obłoków jasnych zejdźcie na aniołowie, drzesząc na wiodek spieszcie na wschód karanie, a niech z miłosza niech Twą duszę przyjmie, ani się z ziemi Aleluja.
rodziny Bożena, świętej pamięci, niech te będzie wolno podziękować wszystkim znajomym daleka i bliska za branie udziału w dzisiejszym pogrzebie. Dziękuję bardzo. On behalf of Bożena's family, I'd like to express their deepest appreciation to all of you who came from both near and far to take part in this morning's service. Many thanks for the beautiful flowers and the offerings that were given on her behalf. I'd like to thank Father Adam for the celebration of the Mass that we shared here at Our Lady of Chinsahova, to these gentlemen who are pallbearers for their kind service, and to all of you who during the hours of visitation, as well as this morning's service, had a kind word supporting hand given to her family. This now concludes our services, and Virginia will be taken privately to her final rest. And it was just mentioned to me that they would like me to pass on the invitation for a luncheon that the family will be providing at the American Polish Cultural Center, and that will take place immediately after you leave the church. So again, on behalf of husband, children, and family, thank you for being here and giving them the support at this time. Dziękuję bardzo.